Patryk Rachwał, kapitan drużyny, która przez 70 minut gra z przewagą jednego zawodnika, a potem przez kolejne 20 z przewagą dwóch zawodników na boisku. Nie tracicie bramek, to podkreśla trener, ale czy nie ma takiego niedosytu, że 11 na 9 nie udało się na boisku lidera wygrać meczu? No jest i to duży. W szatni panuje smutek, gdzieś rozczarowanie. No nie ma co ukrywać, jesteśmy ambitnymi ludźmi i chcieliśmy bardzo dzisiaj wygrać to spotkanie. Nadarzyła się ku temu okazja, nie wykorzystaliśmy i wiadomo, gdzieś tam może na sam koniec punkt może być gdzieś tam w rozrachunku ważny, ale na dzień dzisiejszy no to nikt się z tego punktu za bardzo nie cieszy. Drużyna dobrze gra na wyjazdach, nie traci bramek i są u siebie też nie, więc ta defensywa jest okej, ale chyba brakuje czegoś z przodu, mówiąc kolokwialnie, i to dzisiaj, nawet grając w przewadze, było chyba widać dobitnie. No właśnie, nie tracimy bramek, w ostatnich chyba trzech meczach też i nie strzelamy. I to też gdzieś jest naszą bolączką. Jeżeli poprawimy grę w ofensywie, no to będziemy zdobywać punktów 3, nie 1. No właśnie, jesteście w czołówce tabeli, mimo tych perturbacji na początku, minus 2 punktów, trudnej sytuacji klubowej, o której teraz nie będziemy mówili, ale jednak widać, że drużyna ma charakter, bo no cały czas jest w okolicach tego miejsca gwarantującego czy dającego awans do pierwszej ligi. Czy tak będzie, to ja nie wiem, ale no, gracie w czołówce cały czas już od kilku ładnych kolejek. No to też nie jest łatwe. Gdzieś tam w niektórych meczach występuje się w roli faworyta. Nie jest to takie wcale proste, żeby to udźwignąć. Gdzieś tam myślę, że stanowimy monolit, atmosfera jest dobra, gdzieś wyniki też napędzają tą atmosferę. Ale mówię, no gdzieś jesteśmy ambitnymi ludźmi i gdzieś z tyłu głowy siedzi, że no nie wygrywamy. I jednak dobrze by było gdzieś tam, myślę, że za tydzień się w końcu uda. Ten mecz, wrócę do tego spotkania 0-0, przewaga z dwoma zawodnikami, ale ja nie pamiętam no, tak ostrego meczu. Ja rozumiem, że derby regionu, walka w czołówce, ale wydaje mi się, że no nie wiem, z trybun to wyglądało, że to taka była prawdziwa wojna, już nawet nie piłkarska, tylko taka wojna, no, chociaż może to tylko tak wyglądało. Znaczy, jeżeli chodzi o boisko, no to myślę, że i widzowie, i sami piłkarze chcieliby, żeby było więcej piłkarstwa niż tej samej walki. Czyli było mało. No, dlatego powtarzam i mówię tak jak było i tak jak ja to odczuwałem z boiska. No, to, że się trafiło, że zawodnicy gdzieś tam Widzewa no, nie wytrzymali po prostu tej presji. No, nie my, bo uważam, że no, tak jak było powiedziane, ktoś się zagotował, ktoś nie wytrzymał i wydaje mi się, że jeżeli ktoś sobie na spokojnie prześledzi to, co się wydarzyło, no to myślę, że nikt nie będzie miał pretensji do sędziego, że dał czerwone kartki. A wy macie do siebie żal, że nie... No mamy, oczywiście, to jest... Tu nie szukamy gdzieś tam... Wina leży po naszej stronie, że nie strzeliliśmy po prostu bramki i my o tym wiemy i mówię, jest to przeambitna drużyna i chcemy po prostu mecze wygrywać, nie tylko remisować. To jeszcze zadam na koniec, czy ta chęć chęć pozostania bez straty bramki w tym meczu nie była jednak wyższa niż, czy wygramy? Czy tak po prostu się układało na boisku? Tak chyba układało się na boisku. Myślę, że też trzeba oddać, mówię szczerze, Widzewowi to, że no i dopuścił do tego, że nie stworzyliśmy sobie sytuacji. No, oczywiście, no dlatego mówię, też trzeba oddać chwałę i cześć zawodnikom i tutaj taktyce, jaką dobrał trener, że po prostu nie stracili bramki. Ale w sumie ten remis za parę dni może być uznany, że na boisku lidera. Okej, no jesteśmy, graliśmy na ciężkim terenie, remis okej, ale myślę po tym, co się wydarzyło, to myślę, że no niedosyt pozostaje.